Nazywam się Henryk Król, mam przyjemność znać wiele osób tutaj obecnych, niektórych nawet bardzo dobrze. Najlepiej chyba jednak znam tutaj mojego osobistego brata Adama, z którymśmy wiele lat przeżyli razem i ciągle się kochamy bardzo. I jego małżonka tak samo zresztą, ale jest tu wielu przyjaciół, których mam przyjemność znać od bardzo wielu lat i za to jestem panu wdzięczny. Urodziłem się w Gliwicach po prostu. Jestem gliwiczaninem i przez dużą część życia tutaj byłem. I bardzo lubię to miasto z wielu powodów. Natomiast gdy Olek zapraszał na spotkanie i pytałem go, o co chodzi, powiedział, wiesz, opowiedz o swoim życiu, o świadectwo, o mocy Bożej i czym się teraz zajmujecie. Aha, i to ma być poniżej godziny. Także to pamiętajcie, jak się będzie zbliżała godzina, to pomachajcie, dobra? I to jest trudno mówić o sobie. I dlaczego? Ponieważ chwalić się nie ma czego. Wszystko, co dobre, to naprawdę jest od Pana. I byłem bardzo przeciętny w szkole, w odróżnieniu od mojej siostry, która była prymuską absolutną. Pobijała rekordy szkoły i klasy, i nawet potem Politechniki Śląskiej. Do tego stopnia, że tam się śmiali, że asystenci musieli się uczyć do egzaminów, żeby mogli ją przepytać. Natomiast tak samo mój brat był dużo lepszy ode mnie, a ja tam się jakoś przemycałem zawsze. I czy to na fali powodzenia domowego, chociaż robiłem też bardzo dużo głupot. I gdy tak zastanawiałem się, z takich nieświętych głupot, zwykłych głupot, wiecie? Pamiętam, to naprawdę Boża opatrzność, jak kiedyś prowadziłem samochód, to już było dużo później, załadowany ludźmi, mieliśmy przyczepę za sobą ze sprzętem, bośmy jeździliśmy z koncertami i to było niesamowicie wyładowane auto i na serpentynach w Wiśle już wracaliśmy, ale coś mi odbiło i chciałem zaimponować nie wiadomo komu i wyczułem, że istniała taka sprawa, że można było włączyć alarm i wtedy silnik się nie wyłączał, nawet jak się wyciągało kluczyk ze stacyjki. No i właśnie zrobiłem to, prawda? Wyciągnąłem kluczyk i zacząłem wesoło machać, nie wiadomo komu chcąc imponować, nie? I dosłownie w ciągu ułamka sekundy błysk, że przecież blokada działa, nie? I na tych serpentynach, pamiętam, szukałem tego. Nawet oni się nie bardzo zorientowali, jak byłem spocony. Ale głupot w życiu bardzo dużo robiłem i pamiętam, jak raz z innym przyjacielem byliśmy w Anglii i byliśmy tam na plaży i też kolega z Polski, Janek Liszwan, niektórzy go może pamiętają, znają, też tutaj w Gliwicach studiował. No i postanowiliśmy popłynąć sobie w morze, nie? No i wzięliśmy się i zaczęliśmy płynąć. I tak pływamy, gadamy sobie, fajnie jest i nagle patrzymy się, a brzegu nie widać. Wow, jak się to skończy. Dosłownie niesamowicie żarliwe modlitwy, błaganie o przebaczenie i o łaskę Bożą. No i rzeczywiście zaczęliśmy wyskakiwać, jak już tak wyskakiwali trochę na wysokość może pół metra, nie bo ile się wyskoczy z wody, to w jednym miejscu zobaczyliśmy choinkę, czy drzewo jakieś na brzegu, no już nerwowo w tamtą stronę, bo tam jeszcze, wiecie, te prądy różne, myśmy o tym w ogóle pojęcia nie mieli, nie? Czysta głupota i wiele takich rzeczy można by wymienić w życiu, a Pan Bóg w tym wszystkim jakoś przykrywał i ratował, bo miałem ten wielki przywilej, żeby znać Pana Jezusa właściwie od dzieciństwa. Taki moment świadomego powierzenia się Panu miałem, jak miałem 11 lat. Jako dziecko byłem bardzo fajny i owszem, robiłem rodzicom trochę problemów, bo strasznie chciałem wszystko mieć. Także byłem jednym z tych dzieciaków, które w sklepie zawsze wyrywają z półek, co się da. A w czasach komuny głębokiej to nie było za dużo rzeczy do wyrywania, tym bardziej. I potem w pewnym momencie nagle, mimo że byłem w szkółkach niedzielnych, słyszałem Słowo Boże, nagle odkryłem, że
że rodzice są właściwie bardzo ograniczeni i głupcy. Co tak sobie wierzą, mój brat, moja siostra, wierzą w tego Pana Boga, a ja tutaj, no, to jest nielogiczne w ogóle. Jak to jest, że modlitwa, chrześcijanie się modlą, Panie Boże, daj mi to. Jak dostaną, to mówią, Panie Boże, dziękuję Ci, bo mi odpowiedziałeś na modlitwę. Jak nie dostaną tego, to mówią, Panie Boże, dziękuję Ci, bo tak lepiej dla mnie. No i co tak się ogłupiać, nie? To lepiej żyć tak jak wszyscy inni dookoła i w ogóle. I w takim zatwardzeniu, jako ten 11-latek siedziałem, a w domu w dodatku jeszcze czytaliśmy Biblię regularnie wieczorem. Rano czytaliśmy takie rozmyślania codzienne Spurgeona, niektórzy może pamiętają. Natomiast wieczorem tośmy czytali razem słowo. No i ja tam się wymigowywałem, że tu mnie bolało, tam byłem śpiący i tak dalej. I nagle jednego wieczora, nagle odkryłem, pomyślałem sobie racjonalnie jako 11-latek, może ja jestem mądrzejszy, ale oni na pewno są szczęśliwsi. I pamiętam, jak z płaczem poszedłem z powrotem do reszty rodziny, która w międzyczasie bardzo się o mnie modliła, bo byłem coraz bardziej taki zaparty. I poprosiłem, żebyśmy wrócili na kolana i prosiłem Pana Jezusa, żeby mnie oczyścił i żeby mnie zmienił. Bo zdawałem sobie sprawę cały czas, że naprawdę strasznie dużo chcę chcieć rzeczy. Że to była taka obsesja, żeby mieć dużo, mieć. I dosłownie po tej modlitwie to jakby kamień spadł z serca. Jakby wielki kamień i podkreślali rodzice, jak mówiłem, jestem wolny, bo czułem to niemalże jak takie uwolnienie. I to było wielkim skarbem, że w tym wieku już mogłem poznać Pana, dlatego że to znacznie ułatwiło potem kolejne okresy życia. Myśmy byli mocno zaangażowani z młodzieżą, wiele rzeczy się angażowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. I to już tworzyło rodzaj naturalnego środowiska, gdzie młodzi ludzie zawsze chcą przynależeć. I tam żeśmy zaczęli mocno robić różne fajne rzeczy na Dworcowej 27, tam gdzie w tej chwili jest Hotel Kubus, tam był kiedyś zbór Zjednoczonego Kościoła Ewangelicznego, gdzie była grupa młodzieżowa ponadwyznaniowa, gdzie się nas schodziło, no, 20 osób, co było rekordem w Polsce, a może nawet trochę więcej. No i to był bardzo fajny taki okres życia. Natomiast potem wszyscy żeśmy zostali na uczelni, tam pracowali. I dla mnie przełomem bardzo dużym był wyjazd w roku 1973, nie mylić 1873. Wyjazd do Stanów Zjednoczonych. To w ogóle był cud, bo jak wyrwać się z Polski do Stanów Zjednoczonych? Nie mieliśmy tam rodziny, nie mieliśmy pieniędzy, nie mieliśmy... To było w ogóle wszystko anty. I Pan Bóg tak sprawił, że dosłownie udało się pojechać na zaproszenie studenta, którego raz spotkałem w życiu na innej konferencji chrześcijańskiej, który mnie zaprosił. Akurat wtedy była możliwość, żeby kupić bilet na samolot, bo właśnie w tamtym roku, w 73, zaczął lot latać do Nowego Jorku. I ten mój przyjaciel ze Stanów, prawnik młody, student, ode mnie o 3 lata starszy, on po prostu był kawalerem, żył z mamą i zaprosił mnie. I ja mówię, no dobrze, ale jak to sobie dam tam radę, nie? Myśmy wtedy mogli wymieniać z Polski $5. Na całą podróż. No i on rzucił, wiesz, jak już się dostaniesz do tej Ameryki, to już się tobą zajmiemy, nie? A wiecie, ja pojęcia nie miałem, jaka to jest ta Ameryka, bo my na ogół wszystko odnosimy do naszych doświadczeń życiowych, jakie mamy, nie? Polska to wiemy, jaka jest. Wsiądziesz w pociąg i w najgorszym wypadku za 20 godzin, teraz już za 15, będziesz z Przemyśla w Szczecinie, tak? To była ta skala. Z miasta do miasta jedzie się, no, 2 godziny, nie? 3 godziny do Wrocławia. I taką samą skalę sobie w głowie malowałem, no i fajnie, nie? I do tego jeszcze oczywiście, że było trochę dramatyzmu, to były czasy głębokiej komuny, mimo że Odwilż Bogierek już wtedy działał, natomiast myśmy tam byli pod mocną lupą.
Wtedy, wiecie, jeszcze funkcjonowały pewne rzeczy, które się nazywało listami. Nie wiem, czy wiecie, co to są listy. Papierowe takie, wiecie. Tak zwana snail mail, nie? Ślimacza poczta. List do Ameryki szedł 2 tygodnie i wracał z Ameryki też 2 tygodnie, jak ktoś odpisywał. Czyli wymiana korespondencji była tego z taką prędkością. I ja na dobrą sprawę tylko wiedziałem, pamiętałem, że ten właśnie przyjaciel, który mnie zapraszał, imieniu Roger, miał brata, który mieszkał w Nowym Jorku. To było wszystko, co wiedziałem. Ma brata. No i teraz już pojechałem do Warszawy, żeby wsiąść uroczyście do tego samolotu. Ciągle nie mam adresu, nie mam kontaktu. Z tego wszystkiego za jakąś grypę złapałem gorączkę i w ostatniej sekundzie mama wsadziła mi 1 cytrynę. No bo jak w Polsce, jak masz grypę, no to cytryna, nie? Wtedy to nie było takie powszechne, ale miała cytrynę. No i fajnie, miałem tą cytrynę tam. I jak byłem w ostatniej nocy przed wylotem, dodzwoniła się do mnie mama i mówi: słuchaj, właśnie przyszedł list od tego Rogera. I zaczęła mi czytać ten kawałek listu po angielsku, ale widocznie akurat oficer, który był na podsłuchu, nie znał angielskiego, bo rozmowa została zablokowana. I to 2 telefony, i ten w Warszawie, gdzie byłem, i ten nasz w domu na Jaskółczej 9. No i w każdym razie nic dalej nie wiedziałem. Na drugi dzień z gorączką wszystkim na lotnisko, no ale chciałem robić zdjęcie, no więc pamiętam, sięgnąłem po aparat, cyknąłem zdjęcie, samolot Pan American, była taka linia kiedyś. W ciągu 2 sekund z 2 stron 2 panów i znowu wizja, wow, nie wypuszczą mnie, nie? Nie wypuszczą mnie. Młodzi to nie pamiętają takich czasów, ale no, było trochę nerwów czasami. No i w każdym razie wypuścili mnie, tylko mi rolkę filmu wywalili, bo nie wolno było. Oczywiście ścisła, tajna sprawa, nie? To w ogóle niesamowicie poważna rzecz. No w każdym razie wyleciałem do tego Nowego Jorku, tam przyleciałem i na tle pytają mnie, czy cokolwiek mam. Oczywiście, co ja mogę mieć, nic nie mam. Wypytują, mięso, owoce, nic nie mam. Facet naciska na boczną, ten pocket, kieszeń. No i wyciąga cytrynę z nadrukiem, z pieczątką Kuba. To akurat było po samym konflikcie tam kilka lat wcześniej oczywiście na Kubie, nie? No ale w każdym razie puścili mnie i tam rzeczywiście, dlaczego o tym opowiadam? Słuchajcie, ten wyjazd do Ameryki to była dla mnie największa szkoła, najlepsza szkoła biblijna, jaką sobie można było wyobrazić. Dlaczego? Bo w ogóle będąc nieświadomy, mnie tak podawali sobie od jednego do drugiego, do trzeciego. Byłem przez 77 dni w Stanach Zjednoczonych, podwójna liczba doskonałości. I byłem w 40 stanach, jeździłem autobusem Greyhoundem. Miałem bilet, który pozwalał na nieograniczone jeżdżenie i jeździłem dosłownie od jednych super ludzi do drugich super ludzi, którzy byli znajomymi tych poprzednich. I poznałem niesamowitych ludzi, słynnych mężów bożych, o których nawet nie wiedziałem, że powinni być sławni, nie? Bo to wtedy naprawdę bardzo mało kto jeździł z naszych stron w tamte tereny. I dosłownie, zaczynając od wschodniego wybrzeża, tam nie będę wymieniał, bo to jest długa lista tych miejsc, gdzie byłem, natomiast spotykałem ludzi tak napalonych na Ewangelię, że o ile myśmy tutaj bardzo poważnie podchodzili do Słowa Bożego, to tam to było bardzo praktycznie wdrażane. Tam nie czekali na coś, tylko tak jak mówiłeś przed chwilą, jak masz kogoś w warsztacie, to łup, nie? Oczywiście nie kluczem, tylko słowami, nie? W każdym razie po prostu tyle zobaczyłem fajnych rzeczy, różnych akcji, działań z różnymi grupami, z Armią Zbawienia, z młodzieżą. I tam między innymi spotkałem, byłem pierwszy raz w życiu na koncercie chrześcijańskim. To był w Los Angeles, zatrzymałem się u faceta, który był dyrygentem, był ode mnie o 2 lata starszy. I u nas to było nie do pojęcia, bo w tamtym czasie to ktoś, który miał 20, ja miałem 21, on miał 23, a on był już dyrygentem. U nas w kościele wtedy pozwalano najwyżej na to, żeby zamiatać podłogę, nie? Ewentualnie śpiewać w chórze, jeśli był. Natomiast to było taką nowością, że tam na miejscu, widząc potęgę, siłę muzyki,
połączonej z przekazem biblijnym, jak silnie to działa, no wiedziałem, że musimy wziąć się za muzykę, nie? I w tym momencie z tą wizją, żeby uczynić już długą historię, bo tam no, super ludzi spotykałem, między innymi Bill Brighta i innych, u nich w domu, normalnie nocując, przebywając, wielu fantastycznych Bożych mężów i każdy z nich, no rozmawialiśmy, nie? I jakby to najlepsze ze swoich przemyśleń, byli dużo starsi ode mnie, to po prostu ładowali, nie? Bo tu przyjechał nowy, młody jakiś chłopak, który się otwiera i który jest ciekawy, nie? Pamiętam, jak byłem między innymi w szkole biblijnej Moody'ego i byłem na zajęciach, gdzie był taki wykład z Ewangelii Jana, z 14 rozdziału, do dziś pamiętam, był taki wykład, dr Dickerson tam mówił, że po prostu ja nie mogłem wstać, byłem taki, no pierwszy raz w życiu słyszałem taki dobry wykład biblijny. Bo wtedy w Polsce to takie było, wiecie, takie no sobie, nie? I po prostu i ze zdziwieniem patrzyłem, że jak ja byłem taki podbuzowany, to wszyscy inni w tej klasie po prostu no, normalnie do tego podchodzili. Nikt tego tak nie przeżywał jak ja, nie? Bo to była dla nas nowość tutaj. No i w każdym razie, żeby znowu przyspieszyć odrobinę, Pan Bóg poprowadził nas, żeby zacząć w Polsce zespół muzyczny. Dlaczego? Ponieważ chcieliśmy dotrzeć do jak największej liczby ludzi z przesłaniem Ewangelii. A zwłaszcza wtedy, w latach 70. nie było żadnej tradycji zapraszania się nawzajem, zapraszania do kazań. To w ogóle praktycznie nie istniało. I muzyka stała się fantastycznym pojazdem, który pozwalał na wejście do środowisk, które były zainteresowane słowem. I to było niesamowite, bo byliśmy zapraszani przeważnie do kościołów katolickich, byliśmy zapraszani do przez młodych księży, którzy byli na tyle odważni, że nie bali się zapraszać jakichś innowierców, którzy byli zapaleni, którzy sami chcieli ewangelizować, bo między innymi wielokrotnie spotykaliśmy się z księdzem Blachnickim i potem bliska przyjaźń, wielu tych takich luminarzy ruchu przebudzeniowego, no to mieliśmy okazję się spotykać, nie? I po prostu i to stało się niesamowitą okazją, aby po prostu dzielić się słowem. I wiecie, czasy były inne, wtedy zespoły muzyczne funkcjonowały inaczej. Myśmy tam właściwie tyle gadali, że tego śpiewania było mało co. Bośmy mieli zasadę, nas było 10 w zespole, nazywaliśmy się Deo Decima, 10 dla Boga. Mieliśmy zasadę, że na każdym koncercie każdy demokratycznie opowie swoje świadectwo. No to wiecie, 10 świadectw, to możecie sobie wyobrazić, ile tego czasu zostało na śpiewanie, nie? Dopiero potem zaczęliśmy lekko korygować to, no bo to już ludzie nie mogli tego wytrzymywać. Natomiast i wcale nie byliśmy tacy dobrzy muzycznie. To była łaska Boża, że działało coś zupełnie innego. To, o czym tutaj mówiliście i ty, Andrzeju, mianowicie Boża obecność. To było coś niesamowitego. Boża obecność, kiedy ludzie w sytuacjach no, krytycznych otwierali się, mimo że to wcale nie była nasza muzyka, ani nie było coś, nagle czuli, że po prostu to jest w tym coś innego. Nie? I nawet pojawił się taki paradoks, że koncerty, które były dla nas absolutnie najgorsze z punktu widzenia muzycznego, okazywały się często najlepszymi z punktu widzenia duchowego. Nigdy nie zapomnę, jak byliśmy w Warszawie na końcu trasy koncertowej, bo wyjeżdżaliśmy w piątek, sobota i niedziela. Na takiej serii robiliśmy przeważnie 5 koncertów. Wszystko montując, ustawiając i tak dalej. I ostatni z tej serii mieliśmy mieć w podziemiach kościoła Świętej Anny, na Starówce w Warszawie. Bardzo szacowny kościół, to był wtedy centrum ruchu studenckiego i tam był ksiądz rektor Uszyński wtedy. No i w każdym razie mieli taką piwnicę, gdzie się mieściło około 250 ludzi i tam właśnie mieliśmy grać ten koncert. Ale spóźniliśmy się z poprzednich, bo to zawsze się spóźniało. Był styczeń, temperatura około minus 20 stopni
tak wściekle zimno, że po prostu przenosząc instrumenty, ustawiając się, weszliśmy do sali, jak już była pełna. A więc wiecie, jak jest, jak wszyscy siedzą na sali i tylko patrzą, no już, no zaczynajcie, nie? Po co mamy tutaj, czemu nie wcześniej? No to taka presja, nie? I teraz wyciągamy te instrumenty, ale przez ten mróz to instrumenty dęte, a mieliśmy czworo, zamarzły. Bo tam zawsze trochę wody się zbiera, no więc jak masz minus 20, to łup i masz zamarznięte, nie? W tej salce było tak nagrzane, na przodzie, pamiętam, był fortepian, wielki fortepian koncertowy, który ostatnio chyba był strojony przed Powstaniem Warszawskim. Także po prostu mój brat Adam, który grał na fortepianie, musiał transponować inaczej lewą i prawą ręką, żeby w ogóle cokolwiek z tego wychodziło. Mieliśmy takie polskie organki B1, może niektórzy, no nie, że jesteście młodziacy. No było coś takiego. I w każdym razie one zepsuły się oczywiście, no po prostu tragedia. Tak było ciepło w międzyczasie w tej sali, wypakowanej ludźmi, że na gitarach to palce się ślizgały. Także jak już tylko było po koncercie, już kończyliśmy, to tylko Panie Boże, wybacz, 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 bo co możemy więcej powiedzieć, nie? I zawsze na końcu dawaliśmy zaproszenie, aby osoby, które chciałyby osobiście spotkać się z Jezusem Chrystusem, aby przyszły i pozostały po prostu, bo my chętnie z nimi porozmawiamy. No i rzeczywiście ogłosiliśmy, już zagraliśmy wszystkie bisy i fajnie, no nikt się z sali nie rusza, nie? 250 ludzi. No to mówimy, no to kochani, już się skończyło, już naprawdę padliśmy, a teraz tylko ci, co chcą rozmawiać, nie wszyscy zostali. Przez 4 godziny żeśmy tam siedzieli i rozmawiali. Niesamowite rozmowy, niesamowite. I ten właśnie prowadzący, ksiądz rektor Uszyński, pamiętam, przyszedł i ze łzami powiedział, dzisiaj zrozumiałem Ewangelię. I po prostu to naprawdę nie my, bo to było, no co, no słowa są słowa, nie? I Pan Bóg naprawdę działał i to wielokrotnie. Inny taki przypadek, pamiętam, na odmianę tutaj na Śląsku Cieszyńskim. Myśmy, słuchajcie, jeździli wtedy jeszcze wożąc pianino z sobą. Normalne drewniane pianino, nie? I to ładowaliśmy, nas było tam 7 facetów, no tośmy dali radę. Mieliśmy żuka, nysożuka właściwie, to był samodział. Taka mieszanka. I po prostu, i tam dojechaliśmy niedaleko do Koniakowa. Ci, co znają Koniaków, to jest między Istebną i w samym Koniakowie jest taki kościółek. Było znacznie mniej budynków niż teraz. No i w każdym razie w niedzielę mieliśmy grać koncert i pamiętam, przyjechaliśmy i ze zdziwieniem odkryliśmy, nam gospodyni dała nam klucze do kościoła i zobaczyliśmy, że nie ma żadnej promocji. Niedziela po południu, pogoda piękna. No ślicznie, naprawdę fajnie, łąki rozległe, szeroko, no nic, żyć nie umierać, iść na spacer, najlepiej samemu też, nie? No i w każdym razie, no i co robić, nie? Rozkładamy się ze sprzętem, już wszystko przygotowane, no jest na kolana, nie? I prosimy, Panie Boże, zrób coś, bo tutaj wszystko przygotowane, a ludzi nie będzie, bo niby skąd mają być, nie? No i tak modliliśmy się, dosłownie, słuchajcie, za 5. Tamta godzina, nie wiem, która to była, 4 czy 5, pojawiła się chmura na niebie, która za chwilę stała się wielką chmurą burzową. I jak lunęło, to wszyscy ludzie z tych pagórków i gór zaczęli walić do Koniakowa, żeby się gdzieś schować przed deszczem, a jedyne miejsce otwarte to był kościół. I za chwilę było całkowicie wyładowane, nie? I potem znowu dzielenie się słowem. I pamiętam, to nie był koniec tej historii, bo jakiś czas później byliśmy w Lublinie i tam przyszła do nas jedna siostra zakonna o nazwisku Sierla. Ona była autorką iluś piosenek w starych czasach. I ta siostra zakonna przyszła do nas i powiedziała, że ona specjalnie przyjechała na nasz koncert, tam gdzieś ze 100 ileś kilometrów, nie? Jesteśmy tacy zdziwieni, że tacy sławni jesteśmy, nie? I po prostu, i ona mówi, wiecie, jechałam pociągiem, a jak zakonnica jedzie pociągiem, to wszyscy ludzie w przedziale na ogół są tacy uprzejmi i mili.
No i tak jedziemy, jeden facet elegancko ubrany mówi, no wie siostra, bo ja to jestem ateista. No okej. Ale za chwilę mówi, ale mam poważne wątpliwości. I zaczyna opowiadać, jak to był na wakacjach w Koniakowie, jak to chodził po górach, jak to przyszedł deszcz i musiał wejść do tego kościoła i chciał odszukać swoją córkę, która miała klucze do czegoś tam, ale był taki tłum, że nie mógł jej zobaczyć, no i był wciśnięty i taki wściekły, mokry i wściekły stał w tym kościele. No i pierwsza rzecz, co ją odkrył, to że zobaczył, że właściwie ci, co tam grają, to fajnie grają, to jest bardzo przyjemne do słuchania. A potem go zastanowiło, że oni tak mówią o tym Panu Bogu, jakby go naprawdę znali. Jakby to był ktoś, z którym oni mają regularnie kontakty. I mówi, to patrzyłem na nich, to byli sami cywile, mówi, nikt tam z księdzem nie był, a tacy są przekonani, tacy zapaleni. Czułem w tym coś jest, to musi coś w tym być. Nie? I mówi, od tego momentu już wcale nie jestem taki pewny, że jestem ateistą. I ta siostra powiedziała, no i jak dowiedziałam się, że wy przyjeżdżacie do Lublina, to postanowiłam sama to zobaczyć. No i potem mieliśmy fajny czas też z nią. W każdym razie ten etap był fajny, natomiast no jak długo można udawać? Nikt z nas nie był Freddie Mercurym albo jakimś innym, żeby do 60 ciągnąć. Więc w pewnym okresie żeśmy zawiesili naszą działalność muzyczną. Dlaczego? Bo w międzyczasie nas tyle ludzi pytało o studio, o nagrania. I w Polsce, w PRL-u praktycznie nie było szans, żeby cokolwiek nagrywać chrześcijańskiego, religijnego w studiach. No więc powiedzieliśmy, a co? Jeśli jest możliwe dla rodziny zbudować dom jednorodzinny, to powinno być możliwe dla 10 napalonych ludzi zbudować studio. No i rzeczywiście zaczęła się wielka epopeja i za łaską Bożą, po bardzo wielu przeciwnościach, chodzeniu pod górkę i wielu takich sytuacjach, gdzieśmy doświadczali Pana Boga niesamowicie blisko, odpowiedzi na modlitwy takie, że hej. I po prostu w roku 1986 powstało nasze studio Wiśle. No i zaczęliśmy handlować kasetami. Jedyny problem był taki, że nie można w Polsce było nawet plastiku kupić. Taśmy. Wszystko trzeba było z zagranicy zakupywać, a pieniądze były niewymienialne. Po prostu same komplikacje. I z punktu widzenia biznesu to była tragedia. Natomiast Pan Bóg wiedział coś, w co myśmy nie wierzyli nawet w najlepszych marzeniach. Że już 3 lata później przyjdzie wolność do Polski. Bo gdybyśmy mieli to wszystko budować później, a tutaj jest z nami Andrzej Ławiczka, który był jednym z budowniczych studia i regularnie, dosłownie przez 1,5 roku, każdy weekend, żeśmy razem byli z Adasiem, z Rondzią, z wieloma innymi przyjaciółmi, którzy przychodzili i fizycznie walczyliśmy. Fantastyczny okres życia, naprawdę piękny, tak zapaleni wszyscy dla Pana Boga, wszystko bez pieniędzy. No szaleństwo. Wiecie, materiałów i tak nawet za pieniądze nie można było kupić, więc to pomoże, nie? W każdym razie, no i to studio powstało w roku 90, kiedyśmy rozwinęli skrzydła bardziej, bo już można było ściągać wiele tematów zagranicznych, wydawać kasety. No zdaliśmy sobie w pewnym okresie czasu sprawę, że no do kogo trafia muzyka chrześcijańska? Do tych, którzy już są przekonani. A więc jeśli chcemy ewangelizować, to na pewno inny sposób. No bo to po prostu, no, pierwsza sprawa to jak chcesz łowić ryby, to idź tam, gdzie one są, nie? To jest tak, jakbyś z wędką poszedł i siadł na brzegu wanny w łazience swojej i próbował łapać ryby. I w tym momencie, znowu, żeby przyspieszyć, żeby nie opowiadać za długo, bo obiecałem jednak, że ta godzina nie będzie przekroczona, to w tym momencie po prostu Pan Bóg sprawił, że zostaliśmy wciśnięci w sprawę decyzji, że możemy jeszcze wystąpić o częstotliwości radiowe. No iśmy się strasznie z tego ucieszyli, bo wydawało się, jej, radio, jaki to będzie sukces, jak to sięgniemy do tysięcy ludzi, jak to będzie fajnie.
No i wystartowało radio CCM tutaj w Gliwicach. Najpierw oczywiście w Oświęcimiu, potem w Cieszynie, potem w maksymalnie krytycznym momencie przenieśliśmy do Gliwic. No i to się okazało dla nas po prostu katastrofą. Dlaczego katastrofą? Dlatego, że według naszego modelu biznesowego chcieliśmy sprzedawać reklamy. A jak sprzedawać reklamy, skoro nie ma słuchaczy? Nam się wydawało, że robimy fajne programy. W każdej godzinie mieliśmy 6 chrześcijańskich bloków programowych. Przygotowanie tego trwało i kosztowało straszne pieniądze, a słuchaczy była nieduża ilość. Na pewno nie taka, żeby była zauważana przez sondaże. No i to był bardzo trudny okres dla nas. Dlatego, że wiedzieliśmy, że Pan Bóg nas prowadził w tą stronę, a z drugiej strony jak to ma wyglądać, nie? I potem prezesem radia stał się Krzysztof Budzisz, do dzisiaj zresztą działający. Bardzo fajny człowiek. No i mieliśmy kilka rozmów i modlitw wspólnych i doszliśmy do wniosku, że jedyna szansa, no to po prostu zmienić profil radia. Żeby radio trafiało do ludzi, bo dopiero jak się ma ludzi, to można próbować oddziaływać na nich. Jak nie ma słuchaczy, to se możesz chcieć, nie? To dużo taniej byłoby chwycić za telefon i do kogoś zadzwonić, niż jego przekonywać do swoich treści. No i ten model radia został zmieniony w 2007 roku. Po niesamowitym czasie naprawdę dołek taki, że wszyscy pracownicy, włącznie ze studiem, zeszliśmy na pensje minimalne. Wtedy to było 600 zł na rękę, żeby tylko światła nie wyłączyć. I ciągle długi się powiększały, ponieważ przenieśliśmy siedzibę z Cieszyna do Gliwic. Bałagan biurokratyczny był taki, że przez półtora roku ZUS nie odkrył, żeśmy w ogóle nie płacili żadnych opłat ZUS-owskich. I dopiero potem nas tam sięgnęli i potem różnego rodzaju ugody i walki. Natomiast zmieniliśmy program, linię programową, przechodząc na radio lokalne, radio dla przeciętnego odbiorcy świeckiego. No i tutaj się okazało to działać świetnie, bo natychmiast słuchalność podskoczyła 25 razy. I można było zacząć sprzedawać reklamy i zaczęły się wpływy pojawiać i teraz właściwie radio jest samowystarczalne, chociaż dalekie od ideału. Czy trzeba było jakieś kompromisy popełniać? Oczywiście, na pewno jakieś. Bo po prostu ludzie wybierają, mają do wyboru wszystko, co mają. I natomiast te bloki wieczorne, chrześcijańskie zdecydowanie, no mają swoją grupę bardzo ładną odbiorców. W niedzielę też nabożeństwo z Malinki jest transmitowane, potwierdzona przez SNGK RC liczba słuchaczy. W najlepszym dniu akurat było 48 tysięcy. Także to są naprawdę fajne liczby, nie? I to radio. No ale znowu, no fajnie, narobimy się strasznie przy tym, kosztuje to i mozołu jest dużo. Natomiast czy są jakieś lepsze metody działania? I znowu Pan Bóg wprowadził na naszą drogę, to nie to, że myśmy to wymyślali, że to był jakiś master plan, że mieliśmy 10-letni, to było krok po kroku, prowadził Pan Bóg. I spotkaliśmy fajnych ludzi z San Diego i zrobiliśmy dwa festiwale życia w Wiśle. I Wisła to jest taka dziwna miejscowość, 11 tysięcy mieszkańców, a około 40 różnych denominacji i jedyne miejsce w Polsce, gdzie katolicy nie mają większości. Także to jest takie niezwykłe miejsce pod tym względem. I po prostu ewangelicy są najbardziej liczni, ale większość niestety martwa duchowo. Natomiast no, jest szczególny klimat. I tam po prostu się okazało, że Pan Bóg w niesamowity sposób zaczął burzyć bariery między nami. I spotykaliśmy się na modlitwy, najpierw zaczynając od 5 osób, jak tutaj wspomnieliście. Potem to było 15 osób, a na końcu było 200 osób. I z różnych grup, z różnych denominacji, po raz pierwszy przekraczaliśmy progi wielu innych sal kościołów. To było niesamowite wrażenie. Odkrywać, jak bardzo możemy ubogacać się nawzajem, nawet różnymi tradycjami, pod warunkiem, że jesteśmy absolutnie chrystocentryczni.
I w tym momencie po prostu Pan Bóg zaczął działać. I no i ten Festiwal Życia to była taka koncepcja właśnie wymyślona przez naszych przyjaciół z San Diego, gdzie chodziło o to, żeby wziąć do kupy nie jakieś tam kazania ciężkie i próbować ludzi przekonywać do byle jakiej muzyki, ale to było zrobienie ludziom, przygotowanie programu, który jest naprawdę atrakcyjny dla ludzi. No co może być atrakcyjnego dla ludzi? To wcale nie jest tak łatwo wymyśleć, nie? Bo wszyscy myślą o tym, żeby coś atrakcyjnego zrobić. No i po prostu tam na przykład no było, potem był drugi, ten drugi był jeszcze bardziej rozbudowany. Na przykład zrobiliśmy myjnię samochodów. Mycie za darmo samochodów. Kto się nawinął, temu myliśmy auto. Ludzie byli zaszokowani, nie? Każdy przychodził, a gdzie tu jest haczyk, nie? Na co zbieracie? No na nic nie zbieramy. A co chcecie? Dlaczego to robicie? Bo kochamy Jezusa. A jak to tak? Jezusa, a co to mycie auta z Jezusem, nie? A no to przyjdź wieczorem, to się dowiesz, nie? I tak dalej, i tak dalej. Wiele różnych imprez. Do więzień jeździliśmy, do szpitali. Było około 28 różnych takich... Proszę? Sportowe, tak bardzo rozbudowane, kids gamesy, zajęcia dla dzieci, tam chyba byście byli zaangażowani już wtedy, nie, Tomku? Nie, jeszcze nie, o wow. No w każdym razie było ponad 1000 dzieci na stadionie. Proszę? Tak, tak, Tomek Bożowski. Naprawdę super towarzystwo się zebrało i impreza, przez którą przewinęło się 50 tysięcy ludzi. Między innymi były też ekipy, 25 ekip, które chodziły po domach, takich wysoko w górach położonych, bardzo biednych ludzi, którym się to wszystko sypało, waliło, żeby tam robić porządki, przekopać ogródek. Oczywiście najlepiej pod kierunkiem kogoś, kto się na tym znał, nie? A nie żeby przekopać ogródek tak na ślepo. No, w każdym razie tego typu rzeczy było dużo. No i to oczywiście sprawiło, że było wielkie oczekiwanie. Tego przyjechało jeszcze 150 Amerykanów. Oni się zaraz wzięli za robotę, między innymi za malowanie płotu wzdłuż rzeki Wisły, jako taką pracę niespołeczną, ale dla Chrystusa. A kto zaszokowany zapytywał, o co chodzi, to mówił, no, o Jezusie mówimy, nie? I po prostu Pan Bóg działał niesamowite rzeczy, cuda się działy na naszych oczach, naprawdę. To znowu można by bardzo długo opowiadać, między innymi potem Ron Kenoli przyjechał, śpiewał, no fajne rzeczy były. Natomiast jak się skończył ten Festiwal Życia, mimo że 962 osoby dały kartki, że chcą zacząć relację z Jezusem, ponieważ to byli ludzie z całej Polski, myśmy nie byli przygotowani na porządny follow-up, no to wiedzieliśmy, że no, jakbyśmy robili trzeci festiwal, to już się to stanie po prostu, staniemy się agencją festiwalową, a nie o to nam chodziło w życiu. No i modliliśmy się, naprawdę nie mając pojęcia, co robić dalej. Była grupa bardzo zaangażowanych ludzi z wielu środowisk. Spotykaliśmy się na modlitwy raz w miesiącu i modliliśmy się, Panie Boże, pokaż, co mamy robić, bo wszyscy chcieli coś robić, ale nie wiedzieliśmy co. Powiedzieliśmy, czego nie chcemy robić. No i po prostu akurat z żoną pojechaliśmy do Anglii na zaproszenie przyjaciół z United Christian Broadcasters do Stoke na Trent. W dniu dotarliśmy tam, byliśmy umówieni na 12 godzinę, w dniu, w którym oni odpalili angielską wersję programu Szukając Boga. To był oryginalnie napisane po francusku, ale zostało przetłumaczone i tego poranka właśnie UCB było gospodarzem tego programu i jak przyszliśmy z żoną do pokoju tego dyrektora, to jeszcze na biurku miał projektor i na ścianę rzucał i ten glob wirujący, który byście na pewno już widzieli, pokazywał miejsca, gdzie ludzie czytający te witryny internetowe informujące o Jezusie Chrystusie, gdzie ludzie oddawali życie Chrystusowi. I jak myśmy na to patrzyli, to po prostu się normalnie rozpłakaliśmy. Zapomnieliśmy, że przyjechaliśmy negocjować sprawy programów radiowych i wzięliśmy się i po prostu wróciliśmy tutaj i w Wiśle dokładnie to samo. Pamiętam na parafii ewangelickiej, w takiej nowej wtedy sali. Było nas tam setka ludzi ponad. Puściliśmy to i normalnie nikt nie mógł wyjść, tylko oniemiali, patrzyliśmy na ten ekran. To była taka nowość. Dlaczego? Bo nagle odkryliśmy, jak niesamowitym narzędziem może być internet. I myśmy zawsze lubili nowości.
Ja zawsze byłem gadżeciarzem. I od wielu, wielu lat eksperymentowaliśmy z różnymi ciekawymi pomysłami, między innymi z Wojtkiem, który nam na początku pisał sam pewne rzeczy, na samym początku, potem jego koledzy. Mieliśmy, słuchajcie, w roku 1992 zrobiliśmy pierwszy sklep komputerowy, jeszcze zanim internet był. Zresztą w DOSie wszystko, nie? To jest szaleństwo, no ale no trudno, no tak to było, nie? W każdym razie weszliśmy w ten internet, no i Pan Bóg dał niesamowite błogosławieństwo. Na czym polega dobra sprawa internetu? Na tym, że jak normalnie w ewangelizacji bardzo dużo energii idzie na znalezienie ludzi zainteresowanych. Bo chcemy, wielu wierzących chce świadczyć, no ale komu ma świadczyć? Jak najbliższe towarzystwo już wszystko albo wie, albo tak, albo nie, a większość je oddala, tak? I w internecie przychodzą tylko ci, którzy chcą rozmawiać na temat Pana Boga. I mi się wydawało, że takie pytania, jakie były w Dziejach Apostolskich, co mam czynić, aby być zbawiony, że to już jest zamknięta księga. Byście się zdziwili, jak wiele ludzi tak zadaje pytanie dzisiaj, w 2019 roku. I to jest też niesamowita szansa mobilizacyjna dla ludzi wierzących, bo tyle ludzi się po prostu gniecie w społecznościach, zborach, kościołach, gdzie chcieliby coś robić. Próbowali wiele rzeczy, ale to po prostu nie działa. No jak długo można udawać i pretendować, że coś działa, jak nie działa? No żaden rozsądny człowiek nie będzie tego robił, nie? I dlatego jest taki mały zapał często do pracy ewangelizacyjnej. U nas w Malince, w kościele, do którego chodzę, przez całe lata mieliśmy dwa razy w roku zebrania ewangelizacyjne i zmieniliśmy nazwę. Dlaczego? Bo po prostu nie było ani jednej osoby spoza kościoła. To bardzo zmieniliśmy na wieczory nauczające i to jest prawda. Są bardzo dobrzy mówcy, bardzo fajnie, natomiast to nie jest ewangelizacja, bo żeby ewangelizować, trzeba mieć właściwą grupę docelową. I właśnie internet między innymi w tym bardzo fajnie działa. Także to się rozwinęło bardzo. Pan Bóg dał wielu fantastycznych ludzi. I tutaj z Gliwic też Norbert Klama, którego wielu z was zna, jest naprawdę Bożym człowiekiem. Dzisiaj jest w Lublinie, tam załatwia kolejne grupy i spotkania. Naprawdę wielu ludzi się zaangażowało bardzo głęboko. Odpowiada na maile, ponieważ nagle się okazało, że nie ma odpowiednich narzędzi, to syn mój najmłodszy Szczepan swoim kolegą szkolnym, obydwaj zajmowali się informatyką, powiedzieli, a to my ci napiszemy program za 2 miesiące, żeby to działało, nie? Oczywiście 2 miesiące stało się 8 laty obecnie, ale jest to fantastyczny program, który jest używany na całym świecie w 25 językach i przewinęło się w tej chwili w szkołach uczniostwa jest zapisanych no, 250 tysięcy ludzi. Z tego z Polski 34 tysiące. Także po prostu Pan Bóg niesamowicie błogosławi, natomiast im głębiej w las, tym więcej drzew. I świat idzie tak szybko do przodu, że to, co było kiedyś, 10 lat temu aktualne, dzisiaj już zupełnie odpada. Komunikacja e-mailami dzisiaj jest mało skuteczna, bo tylko 20% e-maili ludzie otwierają. Wobec tego co? No to komunikatory, oczywiście media społecznościowe, to wszyscy wiecie, bo w tym żyjecie i to jest cały czas pogoń i poszukiwanie pomysłów. I Pan Bóg kilka takich fajnych pomysłów podrzucił. Znowu jeden z nich to jest projekt Biblia, nie wiem czy znacie wszyscy? Projekt Biblia? Jak nie, to ja to może puszczę, bo to jest jedna z ostatnich rzeczy, które teraz robimy. To jest jedna z ostatnich rzeczy, które robimy. Mam nadzieję, że to mi zadziała z telefonem. I
To jest, słuchajcie, świetna sprawa, wymyślona bardzo niedawno, to jest teraz aktualne, przez ludzi z Portland w Oregonie. Tak to powinno działać. Tutaj połączone jest, ok. Damy sobie pana. Teraz tutaj puścimy mianowicie, słuchajcie, są to skróty każdej z ksiąg, na razie właśnie kończymy teraz cały Nowy Testament. I to jest rzecz, która jest bardzo, bardzo aktualna. Ja wam puszczę, żeby obudzić tych, co przysypiają. A to jest dosyć fajne, bo jak ktoś zna Biblię, to na przykład co chcemy? Na przykład zobaczmy pierwszy do Koryntian, proszę bardzo. Który bardzo dobrze znał. Starożytny Korynt był dużym miastem portowym z Bibą. Sekundę, zaczniemy od początku. Pierwszy list do Koryntian Paweł napisał do kościoła, który bardzo dobrze znał. Starożytny Korynt był dużym miastem portowym z wieloma świątyniami bogów greckich i rzymskich. Stanowił ważne centrum gospodarcze, tak więc przyjazd Pawła miał znaczenie strategiczne. Paweł spędził tu 1,5 roku, poznawał ludzi i rozmawiał z nimi o Jezusie. W rezultacie wielu z nich stało się wyznawcami Jezusa, tworząc wspólnotę kościelną. Możesz o tym przeczytać w 18 rozdziale Dziejów Apostolskich. Później Paweł zaczął zakładać wspólnoty w innych miastach, ale doszło do słuchy, że w kościele koryńskim źle się dzieje, aż roiło się tam od problemów. Właśnie dlatego napisał do nich ten list. List składa się z 5 głównych części oraz końcowych pozdrowień. Każda z nich poświęcona jest jednemu z 5 głównych problemów, do jakich odnosi się Paweł. List sprawia wrażenie zbioru krótkich esejów na różne tematy, są jednak pewne kluczowe idee łączące je wszystkie w spójną całość. Co widzimy w każdej części? Paweł opisuje problem, a potem odnosi się do niego, przytaczając stosowny fragment Ewangelii, czyli dobrej nowiny o Jezusie. Paweł pokazuje im, że tak naprawdę nie żyją tym, w co mówią, że wierzą. Cały ten list poświęcony jest temu, by nauczyć się patrzeć na każdą sferę życia przez pryzmat Ewangelii. Przyjrzyjmy się, jak Paweł to robi. Pierwsze 4 rozdziały poświęcone są problemowi podziałów w Kościele. Po wyjeździe Pawła w Koryncie pojawili się inni nauczyciele, niejaki Apollos, a potem Piotr. Wierni wybierali sobie ulubionego nauczyciela i tworzyli jego fanklub. Zaczęli oczerniać i poniżać tych, którzy woleli innego przywódcę. Paweł odpowiada na to ostro i nie bez sarkazmu. Mówi, to jakaś dziecinada. Kościół to nie konkurs piękności. Kościół to wspólnota ludzi skupionych wokół Jezusa. A przywódcy i nauczyciele są po prostu jego sługami. Jednego możesz lubić bardziej, a drugiego mniej, ale nie warto się o to kłócić, a już na pewno nie oczerniać innych. Istotą Kościoła jest Jezus i dobra nowina o tym, kim On jest i czego dokonał. W rozdziałach od 5 do 7 Paweł porusza problemy związane z seksem. W Kościele byli ludzie, którzy uprawiali gorszący seks. Jakiś facet sypiał ze swoją macochą. Byli też tacy, którzy wciąż zachodzili do świątyń greckich bogów, by korzystać z usług pracujących tam prostytutek. Ale to nie wszystko. Ludzie z tego kościoła uważali, że nie ma w tym nic złego. Mówili, przecież jesteśmy wolni w Chrystusie. Boża łaska nie zna granic. Czyż nie? Wszystko w porządku. Paweł mówi, że to nie jest w porządku. Powołując się na Ewangelię, pokazuje im, jak bardzo się mylą. Mówi, po pierwsze, pamiętajcie, że Jezus umarł za wasze grzechy, w tym także za rozwiązłość seksualną, która niszczy wasze związki. Jeśli jesteś chrześcijaninem, to jednym z pierwszych owoców łaski i miłości Jezusa w twoim życiu powinna być czystość seksualna. Paweł przypomina też, że Jezus został fizycznie wskrzeszony z martwych, więc nasze ciała również zostaną wskrzeszone. A skoro Jezus odkupił twoje ciało teraz i na wieki, wszystko, co z Nim robisz, ma znaczenie. Wielkie znaczenie. Nie możesz robić z Nim cokolwiek zechcesz. Paweł nie pozostawia co do tego żadnych złudzeń. Dla wyznawcy Jezusa nie ma miejsca na żadne kompromisy, jeśli chodzi o czystość seksualną. W rozdziałach od 8 do 10 mowa jest o jedzeniu.
ale nie o tym, że coś ci smakuje, a czegoś nie weźmiesz do ust. Koryntianie kłócili się o to, czy wolno im spożywać mięso ze zwierząt złożonych w ofierze bogom greckim i rzymskim. W rezultacie doszło do rozłamu pomiędzy chrześcijanami wywodzącymi się z Żydów, a tymi, którzy wywodzili się z pogan. I znów Paweł odwołuje się do podstawowych idei Ewangelii. Twierdzi, że po pierwsze i nade wszystko wierni mamy być Jezusowi, jako naszemu Panu, a nie innym Bogom. Gdybyś więc miał na oczach innych ludzi spożywać mięso ze zwierzęcia złożonego w ofierze pogańskiemu Bogu, dając im powód, by mówili: hej, patrzcie, chrześcijanie wielbią Jezusa, ale mogą też oddawać cześć innym Bogom. To nie powinieneś tego robić, mówi Paweł. Jesteś lojalny wobec Jezusa. Masz kochać tych ludzi bardziej niż siebie samego, a nie zwodzić ich na manowce. Paweł szybko precyzuje. Słuchajcie, jako chrześcijanie wierzymy, że Bóg stworzył wszystko, także to zwierzę. Wierzymy też, że te bożki to tylko kawał drewna albo kamienia. Więc kiedy jesteście głodni, a w pobliżu nie ma nikogo, kto mógłby zostać wprowadzony w błąd waszym postępowaniem, wcinajcie. Jako nowe stworzenia w Chrystusie jesteście wolni i w takich dyskusyjnych sprawach kierujcie się głosem sumienia. Więc dlaczego raz można jeść to mięso, a raz nie? Główną zasadą jest tutaj miłość. Miłość wyrzeka się siebie i szuka dobra innych ludzi. A miłość, Boża miłość, to istota Ewangelii. Właśnie to zrobił Jezus, umierając za nas, i to właśnie chrześcijanie powinni robić dla innych ludzi. W rozdziałach od 11 do 14 Paweł porusza problemy związane z cotygodniowymi spotkaniami modlitewnymi. Podczas nich niektórzy doznawali niezwykle silnych przeżyć duchowych i zaczynali się modlić w nieznanych językach. Bywało też, że podczas gdy ktoś nauczał bądź dzielił się Słowem Bożym, ktoś inny zrywał się i wpadał mu w słowo, by głosić własną naukę. Powstawał chaos, w którym ludziom, zwłaszcza gościom, trudno było skupić się na słuchaniu Ewangelii. W tych rozdziałach Paweł wbija im do głowy, po pierwsze, czemu służyć mają te zgromadzenia, po drugie, jak należy się podczas nich zachowywać. Mówi, że w ich trakcie Duch Święty winien działać poprzez wszystkich uczestników i że ma się to odbywać w jedności. Tworzy też wspaniałą metaforę Kościoła jako ciała ludzkiego. Jest jedno, ale ma wiele różnych członków, z których każdy odgrywa ważną, wyjątkową rolę. Paweł wymienia wiele rzeczy, jakich Duch dokonuje poprzez tych różnych ludzi, żeby budować Kościół. To jest kluczowa fraza tych rozdziałów. Paweł podsumowuje, że najwyższą wartością na zgromadzeniach ma być to, co stanowi istotę Ewangelii, czyli Boża miłość. Miłość jest też kluczowym słowem tych rozdziałów. To miłość skłania każdego z uczestników zgromadzenia, by pełnił swoją rolę, służąc innym i zabiegając o ich dobro. Paweł odnosi... I tak dalej, i tak dalej. Ile osób? Przerwę teraz, proszę. Ile osób to robi? Dużo. Cztery osoby. W tej chwili. Od 3 miesięcy. 4. Natomiast to jest bardzo duży teraz już kończymy właśnie Nowy Testament. W tym tygodniu ostatnie dwa epizody objawienia świętego Jana. Mikrofon. Przepraszam bardzo. Wow. Powinienem wiedzieć, jak się to używa. W każdym razie to jest... Każdy epizod trwa około 8-10 minut. Ewangelie mają podwójne epizody. Objawienie tak samo podwójne. To jest najtrudniejsza księga. Natomiast jest to tak przejrzyście przedstawione, że ludzie niewierzący albo i wierzący, nagle im wszystko zaczyna się układać w głowie. To jest fantastyczna sprawa, bo Biblia naprawdę jest logiczna. I to wszystko, co tam jest zawarte, zwłaszcza teraz, jak się pojawia coraz więcej tłumaczeń, i ja jeszcze chciałem powiedzieć o kilku innych rzeczach, bo jest bardzo dużo nowych materiałów, środków, które są tworzone. Udało się nam zrobić tłumaczenia Księgi Ksiąg. To jest, są takie kartony, te filmy rysunkowe dla dzieci. To telewizja ABC to puszczała, 15 milionów ludzi ponoć to oglądało. I są to historie biblijne, współcześnie zrobione. I teraz właśnie przygotowujemy, do końca lutego ma się pojawić trzecia seria i prawdopodobnie na święta wielkanocne ruszy w telewizji. I to są niesamowite okazje, żeby przejść i przekazać Ewangelię, jej znaczenie, jej sedno wokół Chrystusa, wokół zbawienia. Tutaj nie ma żadnych kompromisów, jeśli chodzi o przekaz. I jest to naprawdę bardzo fajna sprawa. I po prostu
Są super tłumaczenia Pisma Świętego. Nie wiem, czy wszyscy macie dostęp, czy korzystacie z wersji NPD na przykład. Znacie ją? Nowy przekład dynamiczny. To bardzo bym radził, żebyście sobie poszukali w necie i zapisali się tak. To jeszcze nie jest gotowe. Nowy Testament jest w produkcji. W tej chwili jest ponad połowa ksiąg gotowa. Już są wydawane przez Wokacje. Tam można sobie to znaleźć. Słuchajcie, no ja jestem zachwycony po prostu. Jest to tak świetnie przedstawione. Ja jeszcze bym powiedział, na przykład przeczytam wam. Fragment, który właśnie dzisiaj chciałem, żeby był takim wiodącym dla nas, jeśli chodzi o Pismo Święte. Ale jeden fragment to jest z tej wersji poprzedniej, SNP, czyli to jest ta robiona z Poznania, przez też bardzo fajnych ludzi. Proszę? Tak, Piotr Zaręba. To też mamy. To prawdopodobnie to już jest popularne, bo to już jest wydane wszystko w kawałku. Ja chciałem napisać o tym, przeczytać tekst z Mateusza z 5 rozdziału, 14 i 16 wiersz. To jest wersja właśnie Zaręby. Wy jesteście światłem świata. Nie da się ukryć miasta, które leży na górze. I potem 16. Tak niech i wasze światło świeci wobec wszystkich. Niech ludzie zobaczą wasze szlachetne czyny i wielbią waszego Ojca w niebie. Jesteśmy światłem świata. Często ludzie narzekają, jak to jest strasznie źle dookoła, ale dla światła to jest tym lepiej. Bo w ciemności światło lepiej widać. I nawet mała świeczka w nocy daje dużo światła. Podczas gdy w mieście w ogóle się tego nie zauważy. I też odnośnie tej światłości, to przeczytam fragment właśnie z tego najnowszego tłumaczenia, który dzisiaj akurat przypada, bo też jest to rozsyłane za darmo. NPD jest, o. Sorry, to nie ten. Tak, z Ewangelii Jana, 17 rozdział. Wiersze 11-17, ale ja przeczytam tylko część. A teraz, Ojcze, idąc do Ciebie, proszę, abyś napełnił ich taką samą radością, jaką i mnie wypełniłeś, aby mogli jaśnieć w tym świecie. Jeszcze raz przeczytam. A teraz, Ojcze, idąc do Ciebie, proszę, abyś napełnił ich taką samą radością, jaką i mnie wypełniłeś, aby mogli jaśnieć w tym świecie. I potem dalej, przekazałem im Twoje słowo, a ono zakorzeniło się w nich. Dlatego ten świat ich nienawidzi. Oni bowiem nie należą już do tego świata, podobnie jak i ja do niego nie należę. Nie proszę ich jednak, abyś zabrał ich z tego świata, lecz abyś swoją mocą ustrzegł ich od złego, który działa w tym świecie. A skoro oni nie należą już do tego świata, podobnie jak i ja do niego nie należę, uświęć ich w prawdzie, którą jest Twoje słowo. Wiecie, jak się czyta te nowe tłumaczenia, to po prostu nagle wszystko staje się proste i jasne. I to jest przekaz, którym chcemy dojść do ludzi. Ktoś powie, jesteśmy szaleńcami. Spotykamy się tutaj, by mówić o jakichś mistycznych przeżyciach. Nie, nie mówimy o mistyce. Mówimy o czymś bardzo realnym, czego doświadczyliśmy. Bóg działa, Bóg odpowiada na modlitwy, Bóg czyni cuda, Bóg zmienia nas. I to jest największy cud. Bo wiecie, jesteśmy bardzo słabymi ludźmi. I zmieniamy poglądy. To jest normalne właściwie. Przekonania zmieniamy. I to powinno nam dać pewien dystans do samego siebie. Jak ja myślę o sobie, to często nie zgadzam się sam sobą. A co dopiero się kłócić z kimś, który w danej chwili ma inne poznanie? Umówmy się, że dla nas punktem odniesienia jest Pismo Święte. I tym światłem świećmy na zewnątrz, aby ludzie mogli dostrzec, odkryć fundament dla swojego życia. Bo to wszystko jest prawda, to co mówimy. To wszystko działa.
Bóg jest realnym Bogiem, który daje nam sens życia, daje nam spełnienie życia, błogosławi. Nie tak, że wszystko nam wychodzi, że każda modlitwa jest po naszemu odpowiedziana. Jest suwerenny. Ale z drugiej strony jest tym, który daje jedyny punkt odniesienia. Archimedes kiedyś powiedział: dajcie mi punkt podparcia, a podniosę dźwignią cały wszechświat. Kto jest tym punktem podparcia? Biblia mówi prawda. Prawda. A co to jest prawda w Biblii, nie? Widzimy, jak to wszystko jest logiczne? I Pan Bóg przez Ducha Świętego w jakiś szczególny sposób wybrał każdego z nas tutaj, aby się nam otworzyły oczy. Aby dostrzec, że to ma sens. To nie jest ogłupianie się, to nie są jakieś formułki, to nie jest powtarzanie, to nie jest namawianie do czegoś. Nikt nie szuka własnych korzyści tutaj. To jest wielka łaska. Pan Bóg daje chcenie i wykonanie. Bądźmy tą światłością. Idźmy do przodu. Życie jest warte życia z Chrystusem. Ja nie chcę już przeciągać. Pomodlimy się na koniec. Powiem tylko, że gdyby ktoś był zainteresowany, mam kilka broszur dotyczących tych różnych projektów, które są realizowane. Też mamy cały zestaw produktów dla małych grup domowych, bo wiadomo, że małe grupy to jest podstawa właściwie rozwoju duchowego. O Outbacku, no też oczywiście, ale to dwa słowa jest bardzo trudno powiedzieć. Outback to jest sprawa, która też cudownie wypłynęła. Jeden z przyjaciół namawiał nas, żebyśmy pojechali na weekend dla małżeństw w Ameryce. No to trochę zwariowane, nie? Na weekend lecieć do Ameryki. No i po prostu, no tośmy odmawiali, no w końcu powiedział, ale my wyślemy wam bilety. No to już było trudno odmówić. No i polecieliśmy z małżonką i było tam, było szokująco. Tam się zaczęło od męskich spotkań. Akurat w Mobile, Alabamie, gdzieśmy byli, mężczyzn było, wyobraźcie sobie, o 6 rano 200 osób. 200 chłopa pijących kawę o 6 rano, tak? I potem było dzielenie się słowem, podział na małe grupy i ja wylądowałem w grupie, gdzie było 10 facetów i jak wszyscy swoje świadectwa składali, w tej grupie 10 osób było 3 facetów, którzy byli rozwodnikami, którzy po nawróceniu pojednali się z swoimi poprzednimi żonami i się ożenili jeszcze raz. Jak ja to zobaczyłem, to pomyślałem, ale nie wszystkie, jeszcze zostawcie to kogoś. W każdym razie, jak zobaczyłem, jak to działa, to po prostu wiedziałem, to jest mój rodzaj chrześcijaństwa, nie? I po prostu, i rzeczywiście potem pojechało kilka innych par z Polski, i było to fantastycznie przyjęte, bardzo, bardzo dobrze, bo to im się to podobało, także wracali do Polski już bez samolotu, tak, byli pełni entuzjazmu. No i zrobiliśmy pierwszy Outback i ta cudowna sprawa dotycząca tych weekendów jest taka, że ludzie zupełnie z różnych środowisk mogą przeżywać właśnie obecność Pana Boga. I są tak dotknięci, że niezależnie czy są z domów rozbitych, czy są z domów jedności, to jest w dwóch formatach, albo dla par małżeńskich, albo dla układu rodzic i nastolatek. Mama z córką, mama z synem, ojciec z córką, ojciec z synem. I słuchajcie, to w Polsce działa dokładnie tak samo jak w Ameryce i wielu innych krajach. Do tego stopnia, że w tej chwili już też tutaj sąsiednie Czechy mają, że na Ukrainie tak samo już się to dzieje, że Chorwaci przyjeżdżają. W tym roku będziemy mieli na Outbacku gości z Anglii, bo oni też chcą zakładać Outback. Z Niemiec prawdopodobnie tak samo chcą zakładać Outback. Po prostu słuchajcie, jakbyście chcieli wiedzieć, te książki akurat to są za pieniądze, wszystkie pozostałe są za darmo. W każdym razie to jest coś niesamowitego. Po prostu to działa, to jest zaspokojenie prawdziwych potrzeb, bo powodem tworzenia i szukania tych programów jest to, żeby zaspokajać prawdziwe potrzeby ludzi.
Nie żeby robić coś na półkę, coś co jest zbędne. Ale tutaj mamy wśród nas kilku wspaniałych wolontariuszy, outbacków, także oni by mogli dużo więcej popowiadać na ten temat. Ale naprawdę Pan Bóg czyni cuda. I tyle pojednanych. W Polsce mamy już ponad 10 par, które były po decyzjach rozwodowych, które się pojednały. A bardzo dużo jest układów rodzinnych, które Pan Bóg ulecza. I to nie tak, że to jest hokus pokus i jest, ale po prostu jak ktoś chce się poddać Bożemu prowadzeniu, to jest wtedy fantastycznie do przodu. Też robimy teraz fajną nową apkę dla Outbacku, która ma pomagać w podtrzymywaniu relacji między ludźmi, którzy byli w swojej małej grupie po obozie. Także to już będzie wdrożone w tym roku tak samo. Jest dużo różnych fajnych koncepcji, pomysłów i spraw. Także myślę, że naprawdę zachęcam Wam, jeśli ktoś jeszcze nie był, strony rejestracyjne. W ogóle, żeby stać się takim opiekunem ludzi w internecie, nazywamy ich e-trenerami. To nie są ani nauczyciele, ani wykładowcy, ani pastorzy, ani jacyś szumnie nazwani ludzie, to mają być trenerzy, którzy razem z ludźmi idą, odpowiadając na ich pytania i wątpliwości. I takie szkolenia lecą regularnie, także jak ktoś był zainteresowany, będzie nam bardzo miło, jak dołączycie. W tej chwili jest 150 aktywnych trenerów w Polsce. Także jest wiele innych fantastycznych pomysłów rozwojowych, spraw, no ale czas mój właśnie dobiega końca. Wobec tego może, jeśli pozwolicie, pomodlimy się, co?